Sponsorem walki jest Rio Grappling Dąbrowa Górnicza. Zaczynamy. 3 razy po 5 minut. Wojcik ten pierwszy pojedynek toczył bardzo, bardzo dawno temu. On jeszcze pamięta takie gale MMA Challengers. Ale teraz bardzo ładne. Drugie kopnięcie. Trzecie miało być, ale w porę Dawid Siwek zszedł po jedną już nogę. Tak, no i próbuje wyegzekwować sobie obalenie, ale dobrze z tego zagrożenia próbuje zajść za plecy Patryk Wojcik i wychodzi na to, że wybronił, chociaż jeszcze konsekwentnie po tą jedną nogę próbuje iść Siwek. Na tą chwilę Patryk Wojcik bardzo dynamicznie, bardzo tak energicznie wykonuje wszelakie ruchy, bo czy to te były kopnięcia, czy teraz obrona przed obaleniem. O! No Wojcik ewidentnie za plan obrał tutaj kopać i kopie jak na razie skutecznie. No i to już chyba piąte kopnięcie teraz wędruje do głowy Dawida Siwka. Natomiast ty możesz pamiętać Dawida Siwka z jego ostatniego pojedynku semi-pro. On się wykazał tam niezwykłą wytrzymałością na ciosy. Tak. Zdecydowanie no jest to zawodnik, który potrafi przyjąć. No i w końcu dopiął swego, obalił Patryka. Tak, no reprezentuje klub Rio Grappling Jaworzno, a więc walka w parterze to jest ta płaszczyzna, która najbardziej mu odpowiada w ostatnim pojedynku. Nie mógł tego za dużo pokazać, zobaczymy jak będzie mógł to wyegzekwować tutaj. Obaj zresztą zawodnicy z Jaworzna, spory doping ze strony kibiców Patryka Wojcika. Wojciech próbuje się teraz skręcać, a Dawid Siwek skupił się właśnie nie na ciosach, tylko na obchodzeniu pozycji, co nie jest do końca dobre. No, już mamy pogardę, próba wyhaczenia tam teraz nogi sweepu, ale to będzie bardzo... A nie, próba przejścia do balachy na kolano. Próbował kontrować Siwek, ale stracił w konsekwencji pozycję i z góry teraz jest Patryk Wojcik. Ale wysoko podpięte nogi tego Siwka, otwiera i tam będzie chyba próba szukania albo sweepu, albo pójścia do balachy. Och, oj, potężnie mocne, tak, rozcięcie pojawiło się na głowie Siwka, krwawi bardzo mocno zawodnik Rio Grappling Jaworzno, a powiększa skutki tego krwawienia cały czas Patryk Wojcik, bo w przeciwieństwie do Siwka on dużo ciosów jednak zadaje. No, mocno już czerwona twarz Dawida Siwka. Na szczęście ta krew nie napływa do oka, więc nie przeszkadza. No, chyba walce. Teraz jednak gdzieś tam spływa ta stróżka, bo przeciera oko Dawid Siwek. Nie wiem, czy za chwilę lekarz tu nie wejdzie, a jeszcze po raz kolejny zasypuje go kopięciami, kolanami. Patryk Wojcik i tu jest blisko do przerwania tego pojedynku. Koniec walki. Patryk Wojcik zwycięzcą przez techniczny knockout w pierwszej rundzie. Bardzo dynamicznie, bardzo eksplozywny był Patryk Wojcik w tym pojedynku. No i też bardzo dużo kopał bezkarnie na głowę. No, nie przypominam sobie pojedynku, w którym zawodnik zadałby. No, myślę, że to około 10 kopnięć na głowę było. Oj tak, i na początku korzystał tylko z samych tych kopnięć. Dopiero teraz gdzieś w tym parterze uruchomił ciosy rękami, ale ewidentnie planem na ten pojedynek było kopać, dużo kopać. To nie zmienia faktu, że te rozcięcie to właśnie po kopnięciu nie było, to chyba wynik jednego z łokci w parterze. Tak. No to jeszcze raz końcówka pojedynku, zobaczmy. Potężne kolana, no ale też na potężnie osłabionym Dawidzie Siwku. Potworne kolana. No i teraz widzimy te mocne rozcięcie na łuku brwiowym Dawida. Już za chwilę oficjalny werdykt, a ja do ringu zapraszam przedstawiciela Rio Grappling Dąbrowa Górnicza, jednego ze sponsorów gali, sponsora tej właśnie walki. Już gotowy do werdyktu jest Dawid Siwek.
werdykt. Zwycięzcą walki w trzeciej minucie, 12 sekundzie pierwszej rundy przez TKO zostanie Patryk Fogel.